Kolejna część, Beata Andreas i... Kolejny film. Ja to już nawet się nie muszę przedstawić, to już tak wiecie o co chodzi. No ale niech będzie Mariusz Szczytyński. No nie ma sprawy. Co, dzisiaj mamy pogadankę znów. Też wyciągniemy, powiedzmy, jakiegoś trupa z historii, z szafy, jak to się mówi, trupy z szafy, ale wiecie co, zawsze też tam warto te trupy, znaczy te szafy przewietrzyć. No nie jest to taki trup, chodzi o samoobronę, bo Państwo oglądacie, za co bardzo dziękujemy. 6 tysięcy wejść dziennie jest na Królewską TV, co mnie bardzo cieszy. W ostatnich tygodniach wzrosło to dwukrotnie. I na jaki film w tej chwili, który cieszy się największą popularnością? Ano ten z tą mapką rozbiorową. A tą mapkę, proszę Państwa, pobieraliśmy ze strony samoobrony. Do tego, ona tam dalej jest, adres tej strony www.samoobrona.org.pl i do niej bardzo krótkie oświadczenie Lecha Kuropatwińskiego o tym, że no, żądanie właściwie naszym jest, on to wyraża, zerwanie wszystkich umów handlowych z Izraelem. W tym militarnych oczywiście. I to powoduje... Tam chyba chodzi o co? O produkcję pocisków? O wszystkie, w ogóle w tej sytuacji, o wszystkie umowy handlowe z Izraelem. Po prostu Polska nie powinna w ogóle handlować z tym państwem Izraelem. I dlatego samoobrona jest niszczona i już infamis Kopacz zapowiedziała, że samoobrony nie będzie. Ja byłam ofiarą tych jej zapowiedzi, bo rzeczywiście do Sejmiku Dolnośląskiego 2014 w listopadzie chciałam startować z tego komitetu KW Samoobrona i teraz do Senatu 25 października 2015 roku z JOW-7. I tylko krótko powiem, jak PiS mnie potraktował, bo było jasne, że samoobrona jest w tej chwili tak zwalczana i tak pognębiona, że no nie będzie w stanie wystawić kandydatów w całej Polsce i dlatego zwróciłam się do Beaty Kempy, do niej poszłam, asystentka Beaty Kempy zaprosiła mnie tam do tego pokoju na Placu Solidarności, tam poszłam i napisałam, że chcę startować do Senatu na senatora z JOW-7. No nie wiedziałam, jaką politykę prowadzi PiS, czy ma kandydatów. W JOW-7 PiS wystawił swojego kandydata, który oczywiście przegrał z Barbarą Zdrojewską, ale proszę Państwa, w JOW-8, to jest Wrocław Północ, PiS w ogóle nie wystawił kandydata. Oddał walkowerem Platformie, bo tam jeden kandydat Platforma, a drugi kandydat Dutkiewicz, czyli Platforma. I PiS w ogóle nie wystawił kandydata, czyli PiS wolał nie wystawić żadnego kandydata, niż na przykład zaproponować mi ten JOW-8, żeby przynajmniej kampanię mogła zrobić. No i tak to się właśnie z tym PiS-em dzieje, a teraz wraca to rykoszetem. Polityka kadrowa PiS wystawić są osobę, która nigdy nie mieszkała w Polsce, nie urodziła się w Polsce, ledwo co mówi po polsku. Już ją zrobili ministrem, chyba specjalnie ministerstwo pod tą osobę utworzyli i jeszcze chcą ją wtłoczyć do tego JOW-59, tam będą wybory uzupełniające za dwa tygodnie, 6 marca 2016 roku. I samoobrona chce tam kandydować Andrzej Chmielewski. Chwała mu za to. Może na razie tyle. Aha. Natomiast jak już mówimy tutaj o samoobronie, ja generalnie jestem, znaczy byłem kiedyś apolityczny i dzisiaj też, chociaż niektóre można, moje wypowiedzi można traktować jako kwestie polityczne, natomiast generalnie staram się być neutralnym. Natomiast sprawa jakby Lepera, jeżeli chodzi o niego, to mnie tylko jeden taki szczegół zainteresował. Bardzo ja, ponieważ no, kiedy zginął Leper, to ja się wtedy nie interesowałem w ogóle takimi kwestiami. Natomiast coś tam parę miesięcy temu
Wziąłem się za ten film o tym leperze, tak, bo, żeby to obejrzeć. Tak z ciekawości. No i wiecie co zauważyłem? Jako inżynier budowlany popatrzyłem na to rusztowanie, które tam było, przyklejone do tego budynku. I wiecie co, jak ja to popatrzyłem na to rusztowanie, to ja od razu powiedziałem, jak je popatrzyłem, zresztą te filmy na YouTubie są, przecież to nie jest rusztowanie. To nie jest wcale rusztowanie, nawet nie ma cech prawdopodobieństwa, że to jest rusztowanie. To zostało tak zmontowane, że można było po nim wejść, ale nie było to rusztowanie. To jest ciekawostka, ale to właśnie wszyscy mówili, że tam po tym rusztowaniu, że to nie jest rusztowanie. Tutaj, czyli drabina to. To było do rodzaju, pokombinowano tak, złączono to powiedzmy te elementy rusztowania tak rurowego, tak skręcono, poukładano ładnie, żeby to nawet, żeby można było wejść, ale nie miało to żadnej funkcji rusztowania. Czyli pozornie rusztowanie, to jest, a tak naprawdę i to jest, drabina. Ja zawsze byłem pod wrażeniem, że nikt, nawet wszyscy mówią rusztowanie, wystarczyło tutaj byle jakiego budowlańca, który popatrzyłby na to, to nie jest rusztowanie. To jest dopiero numer. A to ja mówię, co? Pokazali to kamera, na tym filmie na YouTubie jest. Ona pokazała, że to nie jest rusztowanie. Jakieś takie zrobili, pozoracja pomostu, że tam jest ten pomost, a na tym pomoście to by, słuchajcie, to nie, słuchajcie, rusztowanie jak się robi, raczej są pomosty, są zabezpieczenia ze wszystkich stron. Mało tak, jak już jest pomost, to on musi mieć 15 cm takiej barierki litej, nie siatkowej, tylko litej, żeby żaden jakiś urząd, jakieś narzędzie, które gdzieś spadnie, żeby on się zatrzymało na takiej desce, a więc to jest po prostu bardzo szczelny element. I jeszcze rusztowanie w dodatku, przy niektórych tam robotach, szczególnie tynkarskich, to się zakrywa całkowicie siatką. Dzisiaj to jest praktycznie, jak się rusztowanie postawi na jakiś budynek czy jakimś punkcie, to jest wszystko zabezpieczone dookoła. A więc to nie jest takie, to nie jest taka prosta sprawa. To nagle na któreś tam piętro oni wstawili właśnie jakąś taką konstrukcję i też złapana w jednym miejscu, czyli w paru miejscach złapana, żeby to jako tak otrzymało. Bo to wiadomo, rusztowanie się zawsze przytwierdza do budynku i służą do temu specjalne zaczepy. A tutaj zrobili taką pozorację, gdzieś tam na dwóch, trzech punktach złapali to, bo to widać na tym filmie, co oglądałem. No i tutaj ten szczegół to właśnie to zwróciłem uwagę, że no to niby ci poszli po rusztowaniu. To się mówi, że to jest rusztowanie, to nie było rusztowanie. I teraz mnie w ogóle tak ciekawi sprawa, jak mogli śledczy powiedzieć, a napisać, że to jest rusztowanie? A jakby tam wszedł na przykład taki, zbadał to, zrobił ekspertyzę, na przykład taki człowiek jak inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, załóżmy. No jest rusztowanie. No i on sobie przychodzi jakby dla kontroli. No. Jakby tam jest taki właśnie specjalista, który właśnie zna bardzo w detalach tego, to by już by wtedy nikt nie powiedział słowa, że to się nazywa rusztowanie. To jest tylko moja dygresja. Obejrzałem powiedzmy film, no i zauważyłem, że taki szczegół umknął komuś, który no widać, wystarczy popatrzeć i nie trzeba dużo tutaj mówić. Bardzo szybko umorzono to śledztwo. Prokuratura praktycznie już znała werdykt i to nie był jedyny, to w tej serii tam w samoobronie w 2011 roku było niestety kilka takich wypadków, a nie mówi się o tym i zauważcie Państwo nieproporcjonalność, jaką się robi wokół stawiania pomników. Lech Kaczyński, czy no, o Smoleńsku jedna komisja, druga komisja, teraz cała, znowu jakieś do badania przyczyn. Oczywiście nie porównać tego sposób, ale Andrzej Leper nadal nie ma pomnika, ani jednego, a był premierem Polski i zginął już 5 lat temu będzie, prawie w 2011 roku w sierpniu bodajże to było, czyli 4,5. I o to stara się bardzo Krzysztof Łysyganicz. Pozdrawiam pana Krzysztofa z Samoobrony Łódź. A pan Andrzej Chmielewski, który teraz startować za 2 tygodnie będzie w
tych uzupełniających wyborach do Senatu, w tym i o Wiesuwalsko-Łomżańskim, chce przywrócić pamięć o Andrzeju Leberze. Czy na to opinia publiczna, czyli obce agentury, z którymi mamy ciągle do czynienia, bo one kreują ośrodki opiniotwórcze i kreują media polskojęzyczne, czy one pozwolą panu Samoobrony Andrzejowi Chmielewskiemu coś w ogóle do Polaków powiedzieć przez TVP, czy zostanie zaproszony przez Jacka Kurskiego do studia, bo się Jacek Kurski zasłania redaktorami czy dyrektorami jakichś wydziałów czy programów. No tak nie można, tak nie może być. Powinien ten kandydat, moim zdaniem, mieć dostęp do mikrofonu, bo jakie to są wybory, proszę Państwa, jeżeli Polacy nie mają informacji, jeżeli przy urnie głosują na partię, a nie na osoby. Bo taka jest sytuacja, że niby pokazuje się w sondażach, PiS wygrywa te sondaże, a więc kogokolwiek by PiS nie wystawił w tym czy innym okręgu, akurat tu mowa jest o tym Suwalsko-Łomżańskim, to co, ludzie, którzy pójdą na te wybory, postawią krzyżyk przy PiS, nie patrząc na to, jaka to jest osoba, to są właśnie te partyjne antydemokratyczne właściwie, można powiedzieć. Dlatego ja się angażuję w sejmikowanie, bo odpartyjnienie Polski ma głęboki sens. Jeszcze powiem, że nigdy w partii Samoobrona nie byłam. Ja tylko chciałam z tego zaplecza skorzystać. A przyciągnęła mnie Samoobrona swoim narodowym charakterem, narodowo-ludowym lub jak to woli lewica katolicka, której w Polsce bardzo brakuje. Bo jest lewica genderowa i takim ludziom ciągle się udziela głosu, albo bankowa, nie bankierom teraz. Natomiast no dobrze, w takim układzie trzymamy kciuki za pana Andrzeja Chmielewskiego. Czy ty masz inne zdanie na ten temat? Czy ja... Nic ci nie mówi Suwalsko-Łomżańskie. To mi nic specjalnie nie mówi. Ja 10 powiatów. Ja mam w ogóle, jeżeli chodzi o mnie, mam zupełnie inne podejście i inny sposób rozwiązania. Nie chodzisz na wybory. Ja nie chodzę na wybory. Ja się tutaj... Tak zrobiło w tym okręgu, bo patrzyłam, 42% była frekwencja. Bardzo niska frekwencja. Jeśli nie było na kogo głosować, ja też nawoływałam do bojkotu. O co chodzi? Tutaj nie chodzi o to, czy głosować, nie głosować i tak dalej. Po prostu ja mam wiele powodów, żeby nie chodzić na wybory i te filmy, które robię tematyczne, czy to w kwestii niebocentryzmu, czy też tutaj na Królewskiej TV, to świadczy o tym, że każdy praktycznie film daje kolejne dowody, żeby nie chodzić na jakiekolwiek wybory. A więc tutaj nie ma, owszem, możemy się spotkać gdzieś w jakiejś tam, powiedzmy, coś omówić, powiedzmy, przed kamerami, jakieś tam kwestie, tak jak powiedziałem tutaj przed chwilą, o dezinformatorach. No ale jednak wymieniono przy urnie 25 października całkowicie ekipę. A to nie ma znaczenia. Maja prezydenta. A to nie ma znaczenia. Czyli uważasz, że to jest pozorna wymiana? Oczywiście, to są dwie sekty nemrodystów i to w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. To nie jest istotna sprawa w ogóle. Ja już tutaj chyba nie wiem, chyba w tym przednim filmie. Bo wielu patriotów nabrało się na to, czy nabiera się ciągle na to, że PiS nas uratuje. Od czego? Ściągając nam NATO na głowę? Nie ma tutaj nowego okupanta? To jest tak. Teatr polityczny to się tylko zmieniają aktorzy na tej scenie. Jedna ekipa schodzi, później następna, a widownia ma kiwnąć albo nie kiwnąć i tak dalej. Co tutaj mogę powiedzieć ze swojej strony? Ja mam jeszcze wiele, wiele powodów innych, dla których nigdy nie chodziłem na wybory i nadal nie będę chodził na wybory. Część to jest w filmach, a część na moim blogu. Może tak. A więc ja na przykład powiem... O, jest okazja. Stop. Zalinkujemy blog. Ale stop, nie. Jest okazja, żeby coś powiedzieć. Jak już tutaj dyskutujemy, no dobra. Sprawa wypłynęła, czyli pewnie niektórzy, albo duża część wie, że byłem przez wiele lat świadkiem Jehowy.
No i teraz tak. Zawsze mnie dziwiły takie pewne posunięcia organizacyjne Towarzystwa Strażnica. To jest zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce. Sprawa wyszła w 2008 roku, kiedy jeszcze w tym roku akurat byłem Świadkiem Jehowy. Przynajmniej nie tyle byłem, bo ja nigdy nie byłem z prawnego punktu widzenia, tylko byłem osobą, która się utożsamia ze Świadkami Jehowy. To jest bardzo ważna kwestia. Nowy film o tym zrobimy? Nie, nie zrobimy nowego filmu, bo to ja teraz o czym tutaj chcę powiedzieć. Otóż był taki swojego czasu przewodniczący biura oddziału. Nie? No i w ogóle tam były takie różne rzeczy, gdzie wyszła sprawa w tamtym roku, czy to powiedzmy, czy w tamtym roku, nie teraz, tylko czy to 2008, 2009 i tak dalej, później 2000 nie byłem, ale co zwróciłem uwagę, że tam siedziała agentura. To była religia kontrolowana. To sprawa wyszła, powiedzmy, przypadkowo. I oczywiście to jest moje zdanie, tylko żeby ktoś się tam, że nie to, że tam jest agentura, nie ma agentury i tak dalej, żeby tak ktoś nie kłócił ze mną na ten temat. To jest moje zdanie, po prostu wyszły pewne sprawy, których no, nie będę tutaj ujawniał, bo nie ma to. Po prostu siedziała tam agentura jakaś, państwowa, niepaństwowa, jak to się nazywa tam, no jakaś agentura, która kontrolowała tą religię, o, w ten sposób. Mało tego, przecież szeregowy taki świadek Jehowy, no to on po prostu nie kontroluje, jakie są umowy w tym towarzystwie. Na przykład tam kwestia była sam królestwa, nie? Ludzie budują, a właścicielem jest Towarzystwo Strażnica, bo się okazuje, że w Towarzystwie Strażnica jest na przykład tylko 200 świadków Jehowy. Że ten świadkiem Jehowy, który jest członkiem Towarzystwa Strażnica, a lwia część to jest 200, a 120 tysięcy świadków Jehowy w Polsce, którzy się nazywają świadkami Jehowy, oni nie są świadkami Jehowy. Tylko tych 200 jest świadkami Jehowy. Oni nie są świadkami. A więc pytanie, kto jest właścicielem tych Sarków Królestwa? I kto z kim podpisał? A więc, kto wie, może to w Stanach Zjednoczonych jest... Pytanie, kto jest właścicielem? Kto jest właścicielem, a więc to jest na przykład kwestia, dlaczego nie chodzi się na wybory i tak dalej. A więc to jest jeden z wielu, ale przy okazji takie jest moje zdanie, że tam siedzi agentura. W tym nadarzenie, nie? Ale to jest, widzimy, jak religia jest powiązana z państwem. Tak. No, a więc tutaj to taka religia Świadków Jehowy, czy to wreszcie strażnica. Ale mamy przecież wielki kościół. Kościoły liczba mnowy. Wracając do tego, to mi się w samoobronie także podobał. Andrzej Chmielewski mówi o tym w tym wywiadzie, który zalinkowałam na filmie pod tytułem Andrzej Chmielewski. Że samoobrona chce wyprowadzenia z powrotem religii do sali katechetycznych. Popieram. A więc słuchajcie, to są takie właśnie na to sprawy. I dlaczego ja mówiłem właśnie o Towarzystwie Strażnica i tak dalej? Po to one są zbudowane, żeby tam były. Po to właśnie mówiłem o Świadkach Jehowy i tak dalej? Bo to sprawa wyszła, właśnie. Bo sprawa wyszła parę dni temu. Dyskusja była na ten temat. To prawda. Dyskusja była właśnie o tym, że co, dlaczego tu i tak dalej wyszła sprawa, no że to sprawa wyszła tej agentury, o której widziałem wcześniej. To takie były podejrzenia, a tutaj powiedzmy pewne sprawy się no, wyklarowały o, w ten sposób. No i to były pewne takie posunięcia tam jeszcze z swoich czasów, kiedy były ta służba wojskowa obowiązkowa, to zwolnienie z wojska i tak dalej. To też były sprawy podejrzane, nie? Ale to wszystko wskazywało na współpracę religii z państwem, a więc no, takie te wszystkie neutralne religie to tak naprawdę one nie są neutralne. No to tak, powiedzmy, od jednego żeśmy zaczęli, na drugim żeśmy skończyli. Dyskusja była na różne tematy, no ale to jak dyskutować, to dyskutować. Dziękujemy, na razie.